Z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętym Paschą. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przyszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, by go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty i wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, ostatnia wieczerza, ostatni wieczór, kiedy wszyscy uczniowie są razem zebrani z Panem Jezusem. Tak ważny moment i tak wiele słów tutaj by mógł Pan Jezus im powiedzieć. Ale niewiele mówi. W ten wieczór Pan Jezus im obmywa nogi. Dlaczego tak? Dlaczego Pan Jezus nie użył tego wieczoru, aby im jakoś powiedzieć to, co było najważniejsze? Może powiedzieć im, co będzie najważniejsze? Bracie i siostro, uczynił to Jezus. Mianowicie przez 3 lata uczył swoich apostołów, na czym polega miłość Boga. Uczył ich, co to znaczy kochać i jak bardzo Bóg chce nas u siebie właśnie z miłości. A w geście obmycia im nóg Pan Jezus im daje w pigułce całe to nauczanie. Jeśli wasz Pan i Nauczyciel jest gotów wam obmyć nogi, to i wy tak czyńcie. Zauważcie, bracie i siostro, w służbie czynionej z miłości jest pigułka całej Ewangelii. Bo robię to nie, żeby coś mieć, ale dla dobra i czystej miłości drugiej osoby i ku drugiej osobie. Nawet opór Piotra, Pana Jezusa, nie zatrzymał. Wręcz w tym momencie nam coś więcej powiedział o tym. Jeśli nie obmyję ci nóg, nie będziesz miał udziału ze mną. Bracie i siostro, pierwszym krokiem w miłowaniu Boga jest przyjęcie Jego miłości. Przyjęcie tego, że On pierwszy nas umiłował i to Jego miłość daje nam możliwość na odpowiedzenie tej miłości, na uczenie się z tej miłości, na powrócenie do tej miłości, bo jesteśmy uczynieni na Jego obraz i podobieństwo. I tylko w czynieniu tej miłości, w utożsamianiu się z tą miłością odnajdujemy nas samych. Tego nas uczy Wielki Czwartek i ta miłość eucharystyczna, która nas karmi. Ona jest dla nas dostępna tak jak chleb i mamy się nią karmić, aby stać się
coraz bardziej jak ta miłość.